Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej Szkoły Maryi. Dziś nasza lekcja odbywać się będzie w miejscowości Bobolice, w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej. W Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stoimy przy jednym z bocznych ołtarzy z takim ślicznym wizerunkiem właśnie w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak już pewnie, kochani, zwróciliście uwagę, dzisiaj powtarzamy te wiadomości, te treści, te informacje, które do tej pory były od ostatnich bodajże 10 dni. Dzisiaj powtarzamy to, co było już powiedziane, aby stało się częścią naszego życia. Spróbujemy to wszystko powtórzyć po to, żebyśmy zaczęli tym żyć. Też ciężko żyć cnotami maryjnymi, nie modląc się o nie, więc przede wszystkim trzeba dzisiaj nam prosić Matkę Przenajświętszą, żeby to wszystko, co już było do tej pory powiedziane, stało się częścią naszego życia, żebyśmy wdrażali w to te cnoty w życie, ale dzięki jej stawiennictwu. Arcybiskup Fulton Sheen, jego proces beatyfikacyjny jest w toku, powiedział kiedyś, że przyszła do niego pewna kobieta, protestantka, i powiedziała, że ona nie rozumie modlitwy, która jest nieustannie powtarzana. Że ona nie rozumie tego, jak można się modlić cały czas na różańcu: zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, że to dla niej jest brak zaufania wobec Boga. Że modlitwa powinna być jedna, konkretna, z pełnym zaufaniem i tyle. I on jej wtedy odpowiedział, pytając ją, czy ma narzeczonego. Powiedziała, że ma, i zapytał się jej, czy on jej dzisiaj powiedział, że ją kocha. I ona powiedziała tak. To jej się zapytał, czy jutro już ma tego nie mówić, czy pojutrze też ma tego nie mówić, czy jeden raz powiedziany do niej kocham Ciebie jej wystarczy. Nie wiem, czy ona to zrozumiała, czy nie, ale do mnie dotarło, że trzeba powtarzać to, co jest ważne i że trzeba to utrwalać, ale z jednej strony, żeby tym żyć, a z drugiej strony, żeby nam nie umknęło wtedy, kiedy tego w naszym życiu nie będzie albo przestanie to funkcjonować. Powtarzanie jest ważne, żeby coś, co jest w naszym życiu istotne, po prostu z tego życia nie uleciało. Patronką dnia dzisiejszego jest Święta Klara. Ona jest przedstawiana z monstrancją i takie powtarzanie informacji, jakby badanie swojego serca co do cnót, w jakim stanie ono jest i czy jakakolwiek cnota się w tym sercu znajduje, to najpiękniej się robi właśnie w czasie modlitwy, przede wszystkim w czasie adoracji, kiedy ja patrzę na Boga, ale Bóg może spoglądnąć na mnie. Kiedy ja Jego oczami zaczynam patrzeć na swoje serce, czyli w prawdzie, co się w nim znajduje, ale też w prawdzie, czego temu sercu zaczyna brakować. I uzupełniać te braki właśnie w obliczu miłosiernego Pana i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która ma moc wyprosić nam każdą łaskę, o którą będziemy oczywiście nieustannie i cierpliwie prosić. Pomódlmy się dzisiaj o to, kochani, aby nie zabrakło nam nigdy walki do tego, aby w naszym życiu po prostu były te cnoty, które są na dzień dzisiejszy nam bardzo potrzebne, ale też te cnoty, które w naszych postawach będą owocowały w życiu innych ludzi. Byśmy my tymi cnotami żyjąc też karmili się nimi nawzajem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.